Swoje spotkanie z aniołami kobiety rozpoczęły od usłyszenia bardzo ważnego pytania. I chciałbym, żeby to spotkanie w tej raczej krótkiej homilii, żeby też się rozpoczęło od jednego pytania. Czego dziś Tobie w Twoim życiu najbardziej Ci potrzeba? Czego najbardziej potrzeba Tobie po doświadczeniu Wielkiego Czwartku, ale nie tylko tego, który był doświadczeniem tego Triduum, które udało nam się przeżyć, ale tych różnych Wielkich Czwartków, kiedy w Twoim życiu, w Twoich doświadczeniach stałeś się uczestnikiem jakiejś ważnej bliskości, może wręcz rozkosznej bliskości, po której może pojawiło się jakieś bardzo dojmujące doświadczenie samotności. Czego Ci potrzeba po takim Wielkim Czwartku, który może nie jeden raz przeżyłeś? Czego potrzeba Ci po Twoim Wielkim Piątku, nie tylko po Wielkim Piątku Triduum, ale po tym Wielkim Piątku, który może jest prawie że codziennie, kiedy doświadczasz jakiegoś ukrzyżowania, bo może coś w Twoim życiu się ukrzyżowało. Może coś umarło, może coś straciłeś, kogoś straciłeś. Może umarła w tobie jakaś miłość, może umarła jakaś ważna relacja, może jakaś część ciebie, twojego serca jest martwa. Czego ci potrzeba po twoim Wielkim Piątku? I w końcu, czego ci potrzeba po twojej Wielkiej Sobocie? Nie tylko tej dzisiaj, ale po Wielkiej Sobocie, kiedy wydaje się, że Twoja codzienność jest pusta, kiedy wydaje się, że Bóg milczy, kiedy w Tobie może zionie przepotężna grobowa pustka, kiedy w Tobie trwa jakaś beznadzieja, bo się wydarzyło to czy tamto. Czego Ci potrzeba po doświadczeniu Twojej Wielkiej Soboty? Ja sobie pozwolę odpowiedzieć trochę za Ciebie na to pytanie. Ja myślę, że potrzeba nadziei, ale nie takiej nadziei, która jest jakimś opium, jakiejś płytkiej nadziei, takiej nadziei, która będzie jak taki plasterek na złamaną nogę, który nic nie daje, tylko może za chwilę, na chwilę daje głupie pocieszenie, ale bardzo konkretnej, realnej nadziei, według której mogę po moim Wielkim Czwartku, Piątku, Sobocie zacząć żyć inaczej. Wiesz, z czego bierze się ta realna nadzieja? Z tego, że Jezus żyje. Święty Paweł powie, znacie to zdanie pewnie bardzo, ono jest oklepane, ale Paweł mówi w Piśmie Świętym, Boże Słowo mówi, że gdyby Jezus nie zmartwychwstał, to daremna byłaby twoja wiara. Gdyby Jezus nie pokonał śmierci, to twoje bycie tu byłoby jedną wielką głupotą, byłoby daremne, byłoby jednym wielkim teatrzykiem. Moje gadanie tu, śpiewanie księdza Przemka, śpiewanie z holi, twoja modlitwa, twoja podróż za Jezusem. Gdyby Jezus nie zmartwychwstał, to byłoby to daremne. I bylibyśmy naprawdę skończonymi głupkami, zbierając się w środku nocy, kiedy byśmy mogli sobie smacznie spać, zbierając się tutaj i myśląc o Jezusie. Gdyby On nie zmartwychwstał, to wszystko byłoby daremne. Prawdziwa nadzieja, która potrafi pokonać te różne, trudne doświadczenia, bierze się z tego, że Jezus żyje, że Jezus jest kimś, który pokonał śmierć. Nie po to, żeby pokazać, patrzcie, jak jestem super, potrafię powstać z martwych. Chciał ci przez to pokazać, że jest coś więcej niż to, co było w Wielkim Czwartku, Piątku i Sobocie. Jest coś więcej niż doświadczenie opuszczenia, samotności, zdrady, śmierci, rozwalonej relacji, jakiejś beznadziei, pustki. Jest coś więcej. I drugie pytanie, które idzie za tym pierwszym, jest takie, czy ty chcesz sobie na tę nadzieję pozwolić? Bo może być tak, a nawet nie może, ja sobie dam rękę uciąć. Oby to nie było w twoim przypadku. Ale jest trochę tak, że my nie chcemy sobie pozwolić na tę nadzieję. Że może tkwimy z jakiegoś powodu, tak wybraliśmy, że tkwimy w tym Wielkim Czwartku, w tych trudnych doświadczeniach z tego Wielkiego Czwartku.
A może ciągle tkwimy pod krzyżem i się wpatrujemy tylko w cierpienie, którego doświadczamy i nie chcemy sobie pozwolić na nadzieję. Ramon Romano w książce Mój Chrystus Połamany takie zdanie napisał: Pepe, kiedy ukończymy składanie Chrystusa do grobu? Kiedy przestanie być Wielki Piątek? Oby zmartwychwstał, Pepe, oby zmartwychwstał. Czy nie jest trochę tak, że myśmy w tej swojej wierze, tej naszej codzienności się zatrzymali trochę na Wielkim Piątku, mimo że cudowny, bo to co Jezus zrobił w Wielkim Piątku jest przecudowne, nikt tego nigdy nie przebije. Ale gdyby to się wszystko, historia Jezusa zatrzymała tylko tu, daremna byłaby Twoja wiara. Daremne byłoby Twoje tu przychodzenie. Bo by się okazało, że Jezus może i był cudowny, ale co z tego? Umarł, był i nie ma. Realna nadzieja, która bierze się z tego, że ja sobie pozwolę uwierzyć w to, że mój Bóg nie jest trupem, a jest kimś żywym. Kiedy kobiety, które spotkały tych aniołów i zobaczyły, że grób jest pusty, idą do uczniów Jezusa i mówią o tym, że wydarzyło się kompletnie coś niespodziewanego, coś, czego nie rozumieją. Jak reagują uczniowie? Cytuję. Słowa te wydały im się czczą gadaniną i nie dali im wiary. Pomyśleli sobie, co one plotą. Są głupie. Co one gadają? Przed chwilą widzieliśmy, jak go skatowano, zniszczono. Widzieliśmy, jak go chowaliśmy w grobie. To jest głupie. To jest w ogóle bez sensu. I czy trochę może tak nie jest też z naszą wiarą, że my się zatrzymaliśmy w takim myśleniu, że to, że Jezus zmartwychwstał, to jest czcza gadanina i nie chcemy dać temu wiary. A jeśli tego nie robimy, to się nic nie zmieni. Czy ty chcesz sobie dzisiaj pozwolić na nadzieję? Jeśli sobie pozwolisz na tę nadzieję, to Pan Bóg będzie robił w twoim życiu dokładnie to, o czym czytaliśmy w tych wszystkich czytaniach. Nie wiem, czy się wsłuchałeś, czy może strzeliłeś komara i gdzieś odleciałeś, ale te wszystkie słowa z Pisma Świętego, one mówiły o tym, że jak ja zaufam Bogu, jeśli ja się zdecyduję na to, żeby wlać w swoje serce nadzieję, która płynie ze zmartwychwstałego Boga, to On jest w stanie stwarzać mnie na nowo. Choćbym totalnie zniszczył swoje życie. To On jest w stanie zaprosić mnie do takich rzeczy, których sobie nawet nie wyobrażam. Poprowadzić mnie przez takie sytuacje dziwne, które zawsze skończą się dobrze, jak to było u Abrahama. Jest w stanie przeprowadzić mnie przez morze moich porażek, wyzwań, trudów, lęków, obaw. Jest w stanie pomóc mi pokonać to, co jest moim wrogiem, jakąś trudnością, która się piętrzy. Jest w stanie wlać we mnie nową miłość, której nic nie zniszczy. Jest w stanie mnie stwarzać na nowo. Tylko pytanie, czy ty tego chcesz? Czy przychodzisz dzisiaj na to spotkanie z Jezusem zmartwychwstałym, bo chcesz życia, że tęsknisz za tym, żeby w końcu w twoim życiu się coś przełamało? Czy wyjdziesz stąd i sobie pomyślisz, czcza gadanina, co ci czarni gadają? Muszą jakąś kasę zarabiać, to gadają, nie? Czy chcesz uwierzyć w to, że Jezus jest w stanie wlać w ciebie nową nadzieję? Nowina Wielkanocna głosi wszystkim duszom, że nie ma powodu do rozpaczy. Zmartwychwstanie zostało obwieszczone Magdalenie, duszy podobnej do naszych dusz. Niezależnie od tego, jak beznadziejna wydaje się nasza sytuacja, zawsze istnieje nadzieja, ponieważ Chrystus jest zmartwychwstaniem i życiem. Ten, który potrafi przemieniać brudne krople wody w płatki śniegu, węgiel w diamenty, a Magdaleny w święte, może uczynić nas zwycięzcami, jeśli tylko wyznamy Go w Jego ziemskim i mistycznym życiu jako Chrystusa, Syna Boga Żywego. To słowa Fultona Sheena. Chcesz, możesz być w swoim życiu Magdaleną. Chcesz, możesz być w swoim życiu Judaszem. Chcesz, możesz być kimś, kto nie pozwoli sobie na nadzieję. Ale czy warto?
Można, ale czy warto? Wierzyć w zmartwychwstanie oznacza przyjąć tę moc, która przejawiła się w słabości. Moc ofiary Chrystusa, Jego ofiarną miłość jako coś żywego. Nie wierzyć w zmartwychwstanie Chrystusa znaczy żyć tak, jakby krzyż był ostatecznym końcem, jakby życie Chrystusa, Jego ofiara były beznadziejnym fiaskiem, zbędną, absurdalną klęską, czymś, do czego już nie da się nawiązać. Żyć tak znaczyłoby zniweczyć krzyż Chrystusowy, nie przyjąć ofiarowanej łaski, nie uwierzyć w zmartwychwstanie, zamknąć się na zbawienie. Znaczyłoby to nadal leżeć w grobie, już tutaj, w tym życiu, nie wejść w nowość i pełnię życia, które otworzył Chrystus swoim zwycięstwem nad śmiercią i tym samym utracić nadzieję na to, że z tego nowego, wiecznego życia nic nie może mnie wyłączyć, oprócz mojego grzechu, oprócz mojego wolnego nie. W swej najbardziej ponurej konsekwencji znaczyłoby to utracić nadzieję tkwiącą w przekonaniu, że owej nowości nie może zniszczyć nawet moja śmierć cielesna. To Halik. Pozwolisz sobie na nadzieję? Chcesz wyleźć z grobu, czy chcesz w tym grobie leżeć i śmierdzieć? I powolutku, powolutku gnić z dnia na dzień, już teraz, w swoim serduchu, a kiedyś w twoim ciele. Nadzieja, którą daje nam Jezus, to jest nadzieja na to, że ja i ty możemy pokonać nasze trudne wielkie czwartki, czyli te wszystkie trudne, pełne samotności, pełne ran, momenty, kiedy ktoś nas zdradził, tak jak Judasz zdradził Jezusa, mimo że przed chwilą byli tak blisko. Ta nadzieja pomaga zobaczyć, że ja mogę zacząć żyć na nowo, jeśli ktoś albo coś w moim życiu mnie ukrzyżowało. Może ktoś najbliższy, a może moje niespełnione nadzieje. I w końcu ta nadzieja pomaga uwierzyć, że pustka, grzech, zdrada, grób nie są wcale końcem. Tylko czy chcesz? Kiedy aniołowie spotkali te kobiety w grobie, to tym pytaniem zapraszają je do tego, a przez nie każdego z nas, myślę, żeby szukać Jezusa wśród żywych. Jak będę się wpatrywał, jak będziesz się wpatrywać tylko w grób, który jest pusty, to nic tam nie zobaczysz, a się jeszcze bardziej zdołujesz. Dlaczego szukacie żyjącego w miejscu przeznaczonym dla umarłych? Bóg cię zaprasza, przestań szukać szczęścia tam, gdzie go nie ma. Przestań szukać życia w twojej porażce, twoim może byle jakim kontakcie z Bogiem, ale spróbuj sobie zafundować nową nadzieję. Chcesz? Ja ci powiem, że chcę. Naprawdę mam w sobie takie głębokie pragnienie, że ja chcę żyć w takiej nadziei, że nawet jeśli by ktoś mnie miał jutro zabić, tak jak ci, o których wczoraj ksiądz Mirek mówił w Ukrainie, że nawet jeśli ktoś miałby mi jutro poderżnąć gardło, dobra, ja wiem, że jest coś więcej. Że nawet jeśli miałby mnie ktoś jutro zdradzić, obgadać, wyszydzić, zniszczyć, dobra, ja wiem, że jest coś więcej. Chcesz tego? Chcesz takiej nadziei? Jeśli chcesz, to będąc tutaj dzisiaj, mów do Jezusa: chcę. Chcę Twojej nadziei. Chyba, że nie chcesz, to powiedz: to nie chcę. Jezus powie: dobra. Ale jeśli chcesz, to niech to Twoje bycie tutaj i kolejne elementy tej liturgii będą takim wołaniem do Boga: chcę. Chcę wyjść z grobu, chcę Cię spotkać, chcę żyć. Wybieram Cię jako moją prawdziwą nadzieję. Amen. Proszę.